Mnie tutaj, nie było ponad rok w tym programie i muszę powiedzieć, że ten program się dramatycznie zmienił. Wygląda jak kabaret w tej chwili. Doprowadziliście jako redaktorzy, doprowadziliście ten program do kompletnego absurdu. Panie Adamie, do tego, że ludzie tak na siebie wykrzykują, naraz mówią, nikt nic nie słyszy. Ludzie są oburzeni tym, co robicie. Panie Adamie, czy pan ja nie słyszy? Ja zostałem zaproszony do programu, gdzie miałem mówić o rocznicy stulecia Panie Adamie, bitwy. Czy pan mnie słyszy? Niech pan proszę przestanie mi miejsce. Przeszkadzać. Ja panu nie przeszkadzam, jest ja pana przywołuję do porządku. Stulecie bitwy 1920 roku. To pani poseł nie jest śmieszna w tej chwili. Nic na ten temat nie mówicie. Największa nie jest w tej chwili to pani poseł śmieszna. Ale cały czas rozmawiamy o tym. Zamieszaliście mnie do programu na temat Białorusi. Byłem tam 10 lat przedstawicielem. Rozmawiałem z Łukaszenką. Byłem w parlamencie, jak wprowadził wojsko. Teraz pana pytam, o temat... I bardzo chętnie bym tym opowiadał. A państwo cały program prowadzicie na temat gejów, lesbijek, transseksualistów. To jest naprawdę alarmujące. Panie Adamie, ja mam pytanie. Czy może mi pani dać spokojnie? No właśnie dlatego chciałam powiedzieć. Było półtorej roku, żeście zrobili cenzurę. Krajowa Rada Radiofonii się wypowiedziała na ten skandal, który tu pani Ogórek zrobiła w tym studiu, kłamiąc na mój temat. Panie Adamie, skoro przepraszam już żeście bardzo, mnie zaprosili, to chciałbym powiedzieć o dwóch tylko rzeczach i sobie wyjdę. Proszę pana, łamie pan w tej chwili zasady programu, tak jak poprzednim razem łamał pan zasady programu. Bo to, co w takim robicie, razie nie będziemy się tu więcej spotykać, panie Adamie. Oczywiście, nie się że nie spotykać. Będziemy, nie mam zamiaru z to panem razie, uczestniczyć. To bardzo dziękujemy. Chcę tylko to bardzo panu dziękujemy. Rzeczach. Panie Adamie, pierwsze, nie, to w takim razie państwa. Bardzo panu dziękujemy. Przepraszam ja panu bardzo. Też dziękuję. No, to nie, ale to przepraszam bardzo. Czy ja mogę poprosić kogoś, żeby pana Adama wyprowadził z tego studia? Musimy sobie powiedzieć, że najważniejsza rzecz, która się tej chwili dzieje w Europie, to jest bitwa Białorusinów o niepodległość. Narodu nam bratniego, który był częścią pierwszej Rzeczpospolitej, który bohatersko się teraz budzi, tak jak Solidarność, do niepodległości. I to jest temat, a wy robicie se program jaja na temat jakichś gejów. To panie Adamie, to nie, proszę pana, jeżeli panu się ten program nie podoba, to bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy panu za udział w programie. Panie Adamie, bardzo dziękujemy panu za udział w programie. Niech pan przestanie pracować w telewizji. Dobrze, a ja panu dziękuję za udział w programie. Proszę bardzo, dziękujemy panu. Dziękujemy panu bardzo. Niech pan nie robi kpin, bardzo panu dziękujemy. Daje pan sześciu osobom panie Adamie, bardzo panu dziękujemy. Został pan zaproszony. Do absurdu. Niech pan zachowuje. Proszę pana, najwyraźniej decyzja o tym. Najwyraźniej decyzja o tym. Panie Adamie, pan otrzymał głos i pan. Polegać na tym, że jest swoboda wypowiedzi. Panie Adamie, najwyraźniej decyzja o tym. Tak, że człowiek powie pół zdania. Ja nie się nie dobrze. Cały czas mówię. Panie Adamie, w takim razie bardzo proszę, proszę spocząć na swoim miejscu, tak samo jak wszyscy inne osoby. Proszę nas nie cenzurować, chcemy coś powiedzieć, proszę pana. Panie Adamie. Po to, żeby nie było słychać, co mówią. Panie Adamie, inni chcą też coś powiedzieć na pana temat. Oczywiście. Czy pan może dopuścić ich do głosu? Ale mnie tu nie było półtorej roku. Dobrze, ale prosimy i najwyraźniej była to dobra decyzja, się okazuje. Tak, niestety. Panie Adamie, prosimy o zajęcie miejsca. Panie Adamie, to jest miejsce prowadzących. Tam jest miejsce gości. Bardzo proszę. Panie Adamie. Czy pan słyszy, co się do pana mówi? Panie Adamie, to jest miejsce prowadzących. Czy pan słyszy, co się do pana mówi? Tam jest miejsce gości, panie Adamie. Czy pan słyszy, co się do pana mówi? Nie manipuluj. Panie Adamie, ja tutaj też jestem. Adam, nie wzbudzajcie emocji. Panie Adamie. Panie Adamie, panie siądzie. Panie Adamie, to jest miejsce prowadzące. Mówi o rzetelności dziennikarskiej, o rzemiosłach. Panie Adamie. Panie Adamie. Największej bitwy. Mój panie Adamie oddał życie za to, żeby była Polska niepodległa. Mój też. A wy nie chcecie dobrze, w ogóle dzisiaj na temat... Ale oczywiście, że chcemy. Chcemy po to pana panie Adamie, to jest miejsce gości. Panie Adamie, czy ja mogę pana dzisiaj zaprowadzić na pana miejsce? Zróbcie, dajcie tu panie Adamie, bardzo proszę, roku. Zapraszam pana ja na pana miejsce. Ja powiedział, że kapitan Sikora... Panie Adamie... Panie Adamie, czy ktoś z państwa może zaapelować panie do pana Adama? Może panie Adamie, Adam Borowski. Panie Adamie, ja bardzo Adam proszę. Adam proszę. Adam, ty się proszę. 10 razy panie wypowiadałeś. Bardzo proszę, nie, proszę bardzo nie podchodzić proszę, do siebie proszę, w ten sposób. Proszę nie podchodzić. Proszę, panie Adamie, nie wolno podchodzić w ten sposób. Pani pan poseł, za... Proszę pani państwa, poseł, no niestety my musimy interweniować. Pani poseł. Pani poseł. Nie, 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 nie. Proszę, pani poseł. Proszę usiąść
że swoim miejscem. Myślę, że możemy panu podziękować już. Panie Adamie, tak? Tylko ty. Jesteś ciągle, gadasz to samo. Panie Adamie, złamanie regulaminu. Przepraszam. Panie Adamie, proszę opuścić szubicę. Bardzo prosimy o szubicę. Co do mitów? Co jest najważniejsze? Najważniejsze to widzi. Panie Adamie, przepraszam bardzo, łamie pan wszelkie zasady programu. Łamie pan wszelkie zasady programu. Musi pan opuścić studio. Nie. Bardzo prosimy nie podchodzić do siebie i trzymać dystans. Bardzo prosimy. Panie Eugeniuszu, bardzo proszę. Panie Adamie, musi pan opuścić studio. Łamie pan wszystkie zasady programu. Pan łamie wszelkie zasady programu. Pan rozumie to? Czy pan to rozumie, że łamie pan wszystkie zasady programu? Panie Eugeniuszu, tak, dlatego proszę opuścić studio. Zgodził się pan tutaj przychodzić. Daj mi spokój. Ja doskonale wiem. Proszę usiąść. Bardzo prosimy. Przychodząc tutaj, zgodził się pan na pewne zasady. Łamie je pan, dlatego bardzo proszę. Zaprosiliście mnie na dwa tematy, o których w ogóle nie chcecie rozmawiać. Zapraszamy. Bardzo proszę. Może o tym pogadamy. Wszystko można się stąd powiedzieć. Wszystko można się stąd powiedzieć. No proszę państwa, niestety, jeżeli ktoś z państwa nie wiedział. Nie wiem, czy nas tutaj widać teraz dobrze. O, chyba teraz tak. Nie wiem, czy ktoś z państwa, jeśli ktoś z państwa nie wiedział, dlaczego pan Adam Słomka niestety nie mógł być zaproszony do programu Studia Polskie Tuszany, to niestety dzisiaj mieliśmy najlepszy przykład tego, że było to łamanie wszelkich zasad programu, nie trzymanie się jakichkolwiek elementarnych zasad funkcjonowania tutaj Studio Polska. No, zwłaszcza niestety w sytuacji taką, jaką mamy, epidemiczną. Nasi goście trzymają się zasad, są rozsadzeni zgodnie z obowiązującymi zasadami. No niestety sytuacja jest taka, jaka jest. Niestety musimy pana Adama Słomkę pożegnać, mimo że liczyliśmy na to, że jego powrót po iluś tam miesiącach nieobecności zakończy się czymś w rodzaju zaakceptowania tej formuły programu i wpisania się w nią. Zwłaszcza, że pan Adam przyszedł z flagą Białorusi. Mieliśmy nadzieję na kompetentną rozmowę. O porównanie również tego tweeta pani profesor Środy. Pytaliśmy przecież naszych gości o to, czy Polska zmierza w kierunku takiej Białorusi. Mieliśmy nadzieję na odpowiedź. Niestety, dzisiaj sytuacja w studiu jest taka, że musimy się z nim pożegnać. Inni goście nie mogli się w żaden sposób wypowiedzieć, nie byli przez niego w taki sposób poddawani presji, która też zagrażała nam i im ze względów, tak jak tutaj Małgosia powiedziała, epidemicznych. Nie możemy tego tolerować, niestety. Nasi widzowie doskonale, państwo zdają sobie z tego sprawę. Na antenie TVP Info jest to komentowane. Jak wygląda sytuacja na Białorusi? Jeżeli pytamy i zadajemy pytania naszym gościom, czy również i Polska zmierza w tym kierunku, oczekujemy merytorycznych odpowiedzi. Anteny Telewizji Polskiej są pełne materiałów o Bitwie Warszawskiej, o bohaterach Bitwy Warszawskiej, o jej przebiegu, o jej znaczeniu dla świata, o tym, w jaki sposób współczesna Polska czci to wydarzenie. I stawianie nam zarzutu, że nie chcemy na ten temat rozmawiać, jest po prostu skrajnie nieuczciwe. Słyszymy, że chyba w naszym studiu powoli chyba zapadła cisza. Bardzo proszę. O, pan Adam znalazł swoje miejsce. Bardzo dobrze. Panie Adamie, bardzo prosimy. Panie Adamie, bardzo prosimy o zajęcie miejsca. Panie Adamie, bardzo prosimy. Jednak pan opuszcza studio, tak? Tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, dobranoc. Proszę państwa, my wracamy do pytania. Ja się solidaryzuję z Adamem. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. A ja się nie solidaryzuję z Adamem. Programu, który mi nie pasuje. Dobrze, dziękujemy bardzo. Co do mitki, czy Polska, czy dzisiaj Polska, czy dzisiaj, chwileczkę, bardzo proszę. Na żaden sodomita nie będzie podrywał. Proszę, tak samo po dłuższym czasie przybyłem. Widzę, że kultura w tym studiu jest coraz niższa. Trudno mi powiedzieć, że to jest ale pani poseł. Ale to jest krytyka Adama Słomki? Nie, to jest krytyka w ogóle prowadzącej przez panią. Mówimy o rzeczach, gdzie promujecie to zboczenie, bo o tym mówicie. To jest to, pani poseł Wydzina, to jest skarej godne. Pan obraża tysiące ludzi, tysiące Polek i Polaków. Czemu pan nie ma szacunku do Polek i Polaków? Czemu pan nie ma szacunku do Polek i Polaków? Czemu pan nie ma szacunku do Polek i Polaków? Bo mężczyzna z mężczyzną nie jest rodziną. Kobieta z kobietą nie jest rodziną. Dobrze, ale nie dzisiaj nie o tym rozmawiamy, panie Zygmuncie, ale proszę. O bitwie. Tutaj oznaczyli człowieka krzyżem wolności i solidarności. I żegnam panowie, tak samo. Panowie, to ja wam tylko wyjaśnię wobec może tego. Chcemy coś wyjaśnić, drodzy państwo, prosimy o spokój. Chcemy coś wyjaśnić. Możemy teraz my, panie Zygmuncie, mogę teraz ja przez chwilę. Chcemy bardzo wyjaśnić założenia programu. Pan Zygmunt kończy. Proszę państwa, zaraz. Nie mówiliście o różnych inicjatywach. Ja mówię jako telewizja, nie państwo.
Panie Zygmuncie, telewizja od rana dzisiaj jest pełna wszystkich informacji o bitwie warszawskiej, o jej... Łuku triumfalnym. Dobrze, no to... przypłynięć jako jedyna jednostka pływająca. Panie Zygmuncie, ja muszę panu wyjaśnić jedną rzecz. My dzisiaj rozmawiamy w Studiu Polska na pewien określony temat. I jeżeli panom ta dyskusja nie podoba się i nie pasuje, nie będziemy tu panu trzymać. Więc przykro mi jest, że państwo się tak zachowali.